W Grudziądzu odbyła się konwencja Polskiej Partii Pracy, Sierpień 80 i Samoobrony. Do Grudziądza przyjechał lider Polskiej Partii Pracy, Mateusz Piskorski. Obecny również był Lech Kurupa-Fiński, lider listy w okręgu toruńsko-włocławskim oraz inne osoby startujące z tej listy. Przy konwencji uczestnicy zadawali pytania liderom listy. Zapraszamy na szeroką relację ze spotkania. O tym będziemy mówili podczas całej naszej kampanii wyborczej. O tym będziemy mówili, starając się, aby być usłyszani. Bardzo wiele zależy od kandydatów, bardzo wiele zależy od tego, jak Państwo tutaj, kandydaci w terenie, bezpośrednio, prowadząc kampanię bezpośrednio, dotrzecie do wyborców. Dlaczego? Dlatego, że środki masowego przekazu publiczne, mówię tu o publicznych, także nie o telewizjach kablowych, ale wykazują zainteresowanie życiem społecznym i kampanią wyborczą, ale o publicznych środkach masowego przekazu, nie zauważyły, że zarejestrowało się 7 komitetów. Widzą 5 komitetów. No, porywak nawet 6, bo ostatnio słynny skandalista z Lublina też w mediach pojawia się bardzo często. Ale już tego 7 komitetu, listy numer 6, listy PPP Sierpień 80, rzadko kiedy w ogóle zauważają. Jego istnienie też. A dlaczego rzadko kiedy zauważają? No bo to jacyś dziwni ludzie, którzy mówią wam o biedzie. To jacyś dziwni ludzie, którzy mówią właśnie o minimum socjalnym, minimum egzystencji. O czym oni rozmawiają? My ich do naszego salonu, loży medialnej, nie wpuścimy. To oni się nam zdają mówić. Tak to wygląda. Dlatego kampania wyborcza będzie oparta w dużej mierze właśnie na spotkaniu. I proszę się nie zrażać, że na dane spotkanie przyjdzie nie osób 200, bo ludzie są dzisiaj strasznie zniechęceni, więc przyjdzie nie 200, a nawet 10 czy 20. To nieważne. Jeśli te 10 czy 20 osób, rozmawiając przy stole o tym, że jest wśród ogólnopolskich komitetów partia, są jej kandydaci tutaj na miejscu, którzy mówią o ich codziennych problemach, to już będzie sukces. To już będzie sukces i ja z całego serca chciałem życzyć tego sukcesu kandydatom do Sejmu zgromadzonym tutaj i oddać głos Lechowi Kurupa-Fińskiemu, liderowi listy Polskiej Partii Pracy Sierpień 80, listy numer 6. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja na wstępie chciałbym potwierdzić to, co powiedział Mateusz Piskorski o tym, że rozmawialiśmy, że rozmowy się toczyły już dawno, aż zostały zrealizowane i jesteśmy tutaj razem z Polską Partią Pracy, gdzie mamy spójne programy w dużej mierze i dlatego startujemy razem. Dla dobra społecznego startujemy razem, nie do czego innego. Ale proszę Państwa, temat pierwszy to bezrobocie, jakie jest i ono się powiększa. Choć statystycznie mówią, że ono się maleje. Prawda jest taka, że to bezrobocie z roku na rok będzie się jeszcze bardziej powiększać, bo firmy, które zakładają tutaj swoje działalności, chcą tylko wykorzystać ten potencjał roboczy, tak zwany, zabrać pieniądze i za 2 lata czy 3 stąd wyjechać, podatki zapłacić swoich państw. Dlatego my mówimy, że jeżeli masz tu firmę, jeżeli wykorzystujesz, trzeba twardo, jasno powiedzieć, wykorzystujesz naszych ludzi, to płać tutaj podatki. Nie ma innej sprawy, nie ma innego celu. Jeżeli tak będziemy patrzeć, no ale do nich, ja mówię do nich, to do tych obecnie rządzących, no tam jest grupa ludzi ich. Tam jest grupa ludzi, którzy muszą dobrze zarabiać, żeby potem te partie finansować w różnym tego rodzaju układy. Proszę Państwa, jeżeli mówiliśmy o tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej, to my mówiliśmy jako Samoobrona wtedy tak, Unia Europejska tak, ale na równych warunkach. Wtedy mówiono nam, że słuchajcie, jak nie może być równych warunków.
My tyle prosiliśmy, tyle negocjowaliśmy i nie można. Prąd referencyjny, 3 tony, nie można więcej. A w 2004 roku rolnicy już zbierali po 8 ton z hektara, ale Kalinowski, może w jego gospodarstwie było 3 tony i przystał na 3 tony. Potem napili się piwa z Millerem, wszyscy widzieli, i na podstawie tego zaklepali wszystko, cieszyli się jak dzieciaki, że wszystko jest w porządku. A niedawno, 3 miesiące temu, minister rolnictwa w Toruniu na spotkaniu powiedział, że mieliśmy takiego prezydenta w Polsce, który powiedział nam wprost, że 25% to więcej jak 0. Chodzi o prąd referencyjny i chodzi o dopłatę. Na takie przystali. Mieliśmy, dzisiaj mówią, że rolnicy otrzymują dopłaty, żyje im się dobrze. Niech wezmą ziemię, niech przyjdą w niej robić i wtedy zobaczą, jakie będą mieli dochody. Nie tak, jak tu powiedział Mateusz, 845 tysięcy złotych oszczędności. Młody człowiek, niech się weźmie za gospodarstwo, niech robi, niech pokaże. Dzisiaj rolnik, jeżeli nie dostawałby dopłat, to konsument za chleb musiałby płacić 5 zł, bo rolnika nie stać by było na te ceny, żeby te zboże czy żywiec sprzedawał za tak niskie ceny. Proszę Państwa, dzisiaj sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, dlatego też my stawiamy, aby rolnik mógł gospodarować, mógł być żywicielem konsumenta i mógł mieć dochody takie, jak ma rolnik w Unii Europejskiej. Dzisiaj wszyscy od lewej do prawej strony powtarzają jedno słowo. Będziemy walczyć, aby były równe dopłaty. A kiedyś mówili, że nie jest to możliwe. A dzisiaj oni będą walczyć, bo są wybory, bo trzeba pozyskać rolników jako mięso wyborcze i powiedzieć, proszę bardzo, my będziemy walczyć o wasze sprawy. Jest to nieprawdą, a my musimy to rozumieć. Dlatego, proszę Państwa, razem z Polską Partią Pracy sierpień 80 chcemy to zmienić. Emerytury w Polsce nie powinny być niższe jak 1000 zł na początku. Dlaczego? Dlatego, że to i tak nie wystarczy na życie, na utrzymanie. Bo 500 zł to czynsz, światło, a drugie 500 nie wiadomo, czy na leki, czy na życie. Ale mówią, skąd wy weźmiecie pieniądze? A proszę Państwa, oni nie lubią faktów. Nie lubią faktów, a my mówimy fakty. Proszę bardzo, jeżeli 3 miliony naszych rodaków żyje poniżej minimum socjalnego, żyje w ubóstwie, to z tych 3 milionów mają gdzieś mniej od... Jedni mają 700, drudzy 650, trzeci 900, ale jest to około 200 zł, 250 zł miesięcznie, mniej jak 1000. Jeżeli byśmy te pieniądze przekazali, to 250 zł na miesiąc przez 3 miliony to daje 750 milionów. Na miesiąc razem to jest 10 miliardów złotych. Taka kwota, ale oni nie lubią faktów. A oni zadłużyli nasz kraj przez 4 lata na 300 miliardów i mówią, że inaczej nie można, aby żyliśmy na Zielonej Wyspie. Wszystko było na zielono. Jak to jest, że takie długie, takie wysokie zadłużenie jest naszego państwa? Chcemy, abyśmy razem i wspólnie nie dopuścili do takich spraw, aby młody człowiek, kończąc studia czy szkołę średnią, wyjeżdżał za chlebem za granicę. On tu ma możliwość pracy. Musimy stworzyć wszystkie warunki, aby pierwsza praca była tu w kraju za godne pieniądze, a nie student, by wyjeżdżał na zmywak do Anglii czy do Niemiec. Dlatego też
razem i wspólnie będziemy dbać o to, aby te warunki spełnić, a jest to do spełnienia. Proszę Państwa, zabrali ponad 200 miliardów OFE, bo jeżeli te pieniądze nie przeszłyby do budżetu w jakimś stopniu, czy pisane, czy niepisane, byłaby to tragedia. I tak jesteśmy w państwach, na 170 państw, jesteśmy na 70 miejscu, a tylko za nami z krajów Unii Europejskiej jest Rumunia i Bułgaria chyba. Te trzy państwa. A my mówimy, że jesteśmy na Zielonej Wyspie. To kto to kłamie? Kto kłamie, kto wprowadza społeczeństwo w błąd. Dlatego też startując z listy Polskiej Partii Pracy, sierpień 80, my, członkowie Samoobrony, będziemy przedstawiać to, co jest faktem i będziemy, dostając się do parlamentu, będziemy o tym mówić tam w parlamencie. Andrzej Leper mówił w parlamencie, że w Wersalu to nie będzie i my będziemy to powtarzać. Tam właśnie w parlamencie. Chcemy, aby nas traktowano na równi. My traktujemy społeczeństwo na równi. Ja, proszę Państwa, przez 6 lat, kiedy byłem posłem, przyjeżdżałem do Grudziądza, byłem w Grudziądzu. Jak nie byłem, te 4 lata też przyjeżdżałem na różne spotkania i jestem dzisiaj nie po to, żeby kogoś namawiać, bo macie tu swoich kandydatów na posłów, którzy, na których proszę, żebyście głosowali, bo każdy głos się liczy, każdy głos na wagę złota i uważam, że jeżeli razem i wspólnie ze swoimi rodzinami, z sąsiadami i z ludźmi będziecie rozmawiać, to rozmawiajcie o tym, że jest taka partia, jest taka lista numer 6, na którą warto głosować, na której są normalni ludzie. Proszę Państwa, na naszych listach nie ma celebrytów, nie ma aktorów, nie ma profesorów, wybitnych profesorów, nie ma sportowców, bo my chcemy iść na równi z ludźmi pracy, z emerytami, z rencistami, z młodzieżą. Chcemy iść po to, aby przezwyciężyć to, co dzieje się dzisiaj w naszym państwie. A że dzieje się źle, to my wszyscy obserwujemy. To, co powiedział kolega Mateusz, średnia płaca w Grudziądzu 1000 parę złotych. Średnia płaca. To nie jest płaca, jakby to była najniższa płaca, no to można by rozmawiać, ale średnia. To znaczy, że gro ludzi w tym 90-tysięcznym mieście zarabia w granicach 700-600 zł zatrudniona na umowach śmieciowych, które nie będą się liczyć potem do rent, do emerytur, bo tę umowę można pracować, ale ta umowa jest niczym. Dlatego też my mówimy jednoznacznie, jeżeli pracownik zostaje zatrudniony, to ma tylko dwa warunki umowy. Jeden próbny, a drugi na stałe. A dzisiaj co potworzyli? No przecież kto to stworzył? W dużej mierze ten słynny Palikot, który był w komisji i tworzył ustawy. Nadawał ton tym ustawom. Miało być jedno okienko. A on stworzył tysiące, setki tysięcy umów śmieciowych. I pracownik, pracując dzisiaj, zatrudniając się do pracy, najpierw podpisuje umowę na 3 miesiące, drugą na 2 lata, wtedy, jak my rządziliśmy, trzecia umowa już była umową na stałe. Dzisiaj może podpisać, tą umowę mu niszczą, a podpisują na 5 lat już. I liczą, czy będzie firma jeszcze istniała, czy nie. Czy da się odprawy, czy nie da się odprawy. Dlatego też, proszę Państwa, przemyślcie to i mówcie Waszym znajomym, kolegom, wszystkim, że warto głosować na listę numer 6, warto głosować na nas, bo my w Sejmie będziemy robić to, aby nie dochodziło do takich sytuacji, jak są teraz. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja bym jeszcze chciał właśnie o kwestię podatków.
Państwa spytać, jaki jest do Państwa stosunek, jeśli chodzi do podatku liniowego, o którym się tak który się sprawdza, powiedzmy. Proszę Pana, powiem to wprost. Miało być 3 razy 15 i wszyscy o tym słyszeliśmy. A jak jest, to proszę Państwa, możemy dzisiaj świadomie wiedzieć. 3 razy 15% zdrożał chleb, cukier, paliwa. Że 3 razy 150 tysięcy zwiększyło się bezrobocie. Proszę Pana, to co zapowiadali, to można te dokumenty schować do kosza. My podatki chcemy, aby były podatkami, żeby rencista emeryt, który zarabia, to można dyskutować, 1000 zł, nie zarabia, tylko otrzymuje od państwa za swoją, za wysłużone lata odpracowane, do 1000, 1200, może być 1500, nie płacił podatku. Bo tym tylko, że płaci podatek, to powiększamy administrację. Bo trzeba go rozliczyć, trzeba zapłacić 30-50 zł za rozliczenie po roku. My mówimy jednoznacznie. Od najniżej zarabiających, czyli od najniższej płacy, od emerytur, które trzeba wyznaczyć na jakimś poziomie. Ja nie mówię, że po 2-3 tysiące, ale na poziomie takim, żeby nie równoważyć budżet, ale go nie zawalać. Nie ma podatku. Bo po co te podatki? To jest tylko przeliczanie kreatywnej księgowości, która i tak nikomu nie służy. Taka jest nasza diagnoza i takie działanie. Proszę bardzo. Jeśli można jeszcze uzupełniająco, otóż w Polsce mamy podatek liniowy. Nasz stosunek do takiego systemu podatkowego jest negatywny. Dlaczego mówię o tym, że mamy? Bo w swojej szczodrości Prawo i Sprawiedliwość wtedy za pośrednictwem pani wicepremier Zety Gilowskiej zlikwidowało trzecią stawkę, trzeci próg podatkowy. I dzisiaj 98,2% podatników znajduje się w tym pierwszym progu, bo takie mamy dochody w Polsce, a 1,8%, czyli niecałe 2% podatników, mówię o płatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oczywiście, znajduje się w tej stawce wyższej, 32%. W związku z tym no, można niemal powiedzieć, że formalnie oczywiście nie mamy do czynienia z jednolitym opodatkowaniem wszystkich dochodów, ale realnie to niemalże tak właśnie wygląda. Niemalże tak wygląda, a jeszcze tytułem uzupełnienia, wprowadzając dodatkowe stawki opodatkowania, w tym tych najwyższych dochodów, bo na to zwracamy właśnie szczególną uwagę, mówimy też o kwocie wolnej od podatku ustanowionej na poziomie powyżej 15 tysięcy złotych. A zatem to by właśnie oznaczało to, o czym powiedział Lech Kropatwiński, te dochody dziś będące na najniższym poziomie byłyby całkowicie zwolnione z podatku. Taki jest nasz stosunek do podatku liniowego, który w wersji, którą mamy obecnie w Polsce, nie ma. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam marzenie, proszę sobie usiąść, ja mam marzenie, żebyśmy połączyli siły, i Samoobrona będzie prawym skrzydłem rządowym, a Partia Pracy będzie lewym, społecznym, socjalnym. Wtedy dopiero nastąpi normalność i będzie gospodarka fitna. Tak powiem od siebie serca. Zapraszam wszystkich do tej gości, żeby sobie teraz porozmawiali, usiedli przy stoliku, porozmawiali ewentualnie, jeśli nie ma nic innego w programie. No chyba, że możemy jeszcze jakieś pytania Państwu. O właśnie. Co, to pytania, możemy tak później, podyskutować, żeby wszyscy słyszeli. Dokładnie, tak? Też. A później proszę zadawać osobiście pytania, nie? Na koniec. Może ja bym miał. O właśnie. Tutaj wspaniałego człowieka tu przedstawiam, Wawrzyniec Piejko, społecznik, radny powiatu ziemskiego grudziąckiego, wspaniały organizator wszelkich akcji. Na przykład wywalczył to, że pan Nowak, dyrektor, musiał się wycofać z opodatkowania, powiem tak, tak zwanych pijanych pacjentów. A czemu nie narkomanów, nie? Dlatego chwała tutaj panu Wawrzyńcowi.
Szanowni Państwo, pozwolicie Państwo, że... Chciałem tutaj chylić czoła przedmówcom, co i jak najbardziej to, co było wypowiedziane, potwierdzam to i popieram. I chciałem jeszcze dopowiedzieć, jeszcze wracając tutaj, co kolega właśnie powiedział odnośnie odpłatności tego szpitala. Długo, to bardzo długo trwało, bo ponad 2 lata było walki, rozmowy różnego rodzaju, spotkania z prezydentem, z doktorem Nowakiem. Niestety, no, po długich, ciężkich pertraktacjach no, udało się to przełamać. Jeszcze jedna sprawa nie została zrealizowana, a mianowicie, jeżeli chodzi o postój przed szpitalem, nieszczęsne parkingi, opłata parkingowa. No, szanowni Państwo, nie może to być, to jest skandal w ogóle. Szpital to nie jest lokal jakiś trzygwiazdkowy, że się pod niego podjeżdża i podjeżdżają biznesmeni, którzy naprawdę z pełną kieszenią tam. Proszę bardzo, tam można wprowadzać takie rzeczy, ale to jest szpital publiczny. Tam nie powinno się takich rzeczy wprowadzać, bo tam przyjeżdżają ludzie leczyć się do lecznicy i tam społeczeństwo przyjeżdża o różnym uposażeniu, o bardzo niskim. Niejednokrotnie sąsiada bierze, podwozi, bo nie ma za co jechać, nie ma na ten autobus. Korzysta z usług tego sąsiada. Niejednokrotnie sąsiad, co wiezie tego pacjenta, nie pobiera nawet żadnej opłaty. Już zawozi go gratis. Czy takie rzeczy powinni, czy pan dyrektor tego nie widzi? Ale to już zostawiając ten temat, jeżeli chodzi o ten temat, będziemy kontynuować i będąc samorządowcem, tak samo pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Samobrona, będziemy ten temat kontynuować, drążyć tak długo, aż do skutku, aż zapowiedzieliśmy sobie, że niestety to musi być przywrócone temu pacjentowi, żeby nie było takich sytuacji, że firma jest podnajęta i firma bierze haracz w wysokości 40%. A resztę pieniędzy idzie niby na cele szpitalne. Nie wiem, jaka to jest prawda, bo trudno mi tam dotrzeć do pewnych dokumentów, bo gdyby dotarł, dopiero by prawdę było. Ale pomijając, zostawiamy ten temat. Chciałbym wrócić, szanowni Państwo, do tematu prywatyzacja. Naprawdę. Ja kilka lat temu byłem nawet sam osobiście. Ta demokracja niby rodziła się w takich bólach i przekonano mnie, że to zmierza w dobrym kierunku. Ale po paru wstępnych latach, jak widziałem, w jakim kierunku to zmierza, tak dzisiaj, szanowni Państwo, jestem wrogiem prywatyzacji, a zwłaszcza szpitali przede wszystkim. Bo za chwilę nikt nie będzie mógł się tam leczyć w tym szpitalu. Szpitale będą tylko dla bogatych. Bo biednego nie będzie stać. Dzisiaj, w tej chwili, przy tym uposażeniu, które niektóry pacjent posiada 600-700 zł, nie jest w stanie wykupić nawet leków wszystkich. To jest skandal. Szanowni Państwo, ja to określam w ten sposób, że to jest demontaż państwa przez obecny rząd. To jest skandal. Prywatyzuje się zakłady. Ja nie będę dalej po Polsce tutaj wyszukiwał miejsc, gdzie, jak wszystko zostało w jakiś sposób sprywatyzowane. Proszę bardzo, wokół komina tutaj można, na terenie Grudziądza, zakłady mięsne, które zatrudniały ponad 7 tysięcy. Kto daje przyzwolenie na takie co? To jest prywatyzacja? No nie. Cukrownie na przykład. Już sięgnę w stronę rolnictwa. Ta sama sytuacja. Cukrownia Mełno. Przecież to była cukrownia z wielkimi tradycjami. Ona już ponad 100 lat, ta cukrownia miała. Dlaczego ją zniszczono? Dlaczego ją zlikwidowano? O co tu chodzi? Ten obcy kapitał, który został wprowadzony. Ja zawsze byłem, szanowni Państwo, wrogiem. Jeszcze będąc samorządowcem, niejednokrotnie mówiłem, że jeżeli ktoś daje dolara, to nie po to, żeby go uzyskać z powrotem w postaci 1 dolara. Tylko on widzi już 4 dolary. I tu, co ten obcy kapitał zrobił? Na terenie Grudziądza ile zostało wprowadzonych tu marketów?
Kto to ponosi winę? Nasi samorządowcy obecnie. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. To wszyscy, bo tłumaczono społeczeństwu w ten sposób, że tworzy się ileś miejsc pracy tam. Jakie miejsca pracy? Zatrudni się 10 osób, a za miesiąc już się połowę z nich zwalni. No to uważam, że to nie idzie w dobrym kierunku. I dlatego, reprezentując samoobronę, nie wstydziłem się i nie wstydzę się i będę dalej przy współudziale Polskiej Partii Pracy, bo ten program Polskiej Partii Pracy jest zbliżony do programu samoobrony. I będę to kontynuował i będziemy razem to kontynuować dzieło, które świętej pamięci Andrzej Leper musimy wypełnić to, co jemu się nie udało, jego wolę wypełnić. Dziękuję. Będziecie mieli dobrego pomocnika w sierpniu 80. To gwarantuję. Tak jak dotychczas współpracowaliśmy dobrze, będziemy jeszcze lepiej współpracować. Proszę pana, czy aktualnie jeszcze jest pan radnym tego tutaj, tej struktury powiatowej? Przepraszam, w tej chwili nie jestem radnym, bo byłem radnym. Aha. Poprzednią kadencję byłem. Nie wiem, czy pan głosował za podwyżką dla pana Szczepanowskiego? Nie. Czy wie pan, kto to jest pan Szczepanowski? Wiem bardzo dobrze. No, panie szanowny, jak ja pan nie wiedział, to nie reprezentował pan jako radnego powiatu. Czy pan głosował, czy już pana nie było? Nie, ja nie głosowałem. I ale tutaj... czy pan w tym czasie był, jak była podwyżka dla pana Szczepanowskiego, czy... Tak, funkcjonowałem w tym momencie. Aha, był pan. I jak pan głosował? Ja przeciw, jeżeli chodzi o jakiekolwiek podwyżki, jeżeli chodzi o podwyżki już takie radykalne, jestem przeciwny. A jest pan, ale czy pan wtedy, jak pan Szczepanowski otrzymywał podwyżkę, nie był, no to czy pan głosował? Przeciwny, wyraźnie. Tak. Był pan przeciwny? Przeciwny. Dobrze. A wie pan, ile otrzymał podwyżki? Ile podwyżki do brutto, no trudno mnie dzisiaj... No, proszę pana, to jak pan był, wie pan, ja jestem obserwatorem życia politycznego w Grudziądzu. Ja się orientuję. Tak. Ile ma prezydent pensji, ile pan ma Szczepanowski pensji i pan jako radny powinien wiedzieć, czy... Zaraz mówi pan, że pan nie głosował. Wiem, jeżeli chodzi o pensję, ale nie będę tego publicznie się wypowiadał. Bo są pewne, jeżeli chodzi o wysokość pensji, ja nie będę i nie jestem upoważniony do tego. Są media, które podawały w prasie i ja nie będę tutaj do tego. Bo proszę państwa, sytuacja jest taka. Kiedy są radni, czy to na powiecie, to jeżeli przyjdzie podnieść pensję samorządowcom, to podnoszę rękę i głosuj. I głosuj. A uważam, że to jest za... Ja uważam, że ta podwyżka była kilkokrotnie za wysoka. Kilkokrotnie. Panie szanowny, ja z racji pełnienia mojej funkcji zawsze głosowałem jedynie za tym, to co uważamy za słuszne. A jeżeli chodzi o wydatki w budżecie, to niestety my jako radni... Przepraszam, już mnie zaschło. My jako radni nawet żeśmy sobie ograniczyli o 200 zł przy pana obcięliśmy diety. Jak żeśmy tylko weszli na wstępie wykonywania funkcji. No to dobrze. Jeżeli tak, to dobrze. To bardzo dobrze. A jeżeli chodzi, związane z wydatkami, to niestety to, ale ściśle to było tak. W niektórych sytuacjach cięcia były, no bo wiadomo. Dzisiaj, no jak budżet, czy to w gminie, czy to w powiecie, a zwłaszcza powiat, za wysokiego budżetu nie posiada, bo jeżeli chodzi o gminy ościenne, to mają dużo większy, nawet jeszcze raz taki budżet, aniżeli powiat. I przy tym skromnym budżecie, to i tak, no moim zdaniem... Bo różnie to bywa, opozycja też czasami głosuje tak jak... No, może tylko tak powiem, ja chyba też bym radnym, tylko tak... Wie pan co robią? Robią radnych, jak to się mówi, wodę z mózgu. Mówią, obliczają, że tutaj podwyżka tam 10-15%, ale nie mówią dokładnie jaka to stawka wyjdzie, wie pan. Po to, żeby zmienić radnych, ten radny myśli, że ten wójt czy burmistrz tam, starosta dostanie tam 500 czy tam 600 zł, a okazuje się, pan ma rację. Wystarcza również opiekunom, którzy całodobowo otaczają ich opiekę.
wiele już ukazało się programów i artykułów naszej telewizji i niestety one w większości przypadków pozostają bez echa. Sporadycznie tylko niektóre są po prostu rozpatrywane. Natomiast jeszcze najważniejszym problemem sprawa jest zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Otóż są trzy grupy niepełnosprawnych. Znaczny, umiarkowany i lekki. W KFRON-ie i w ustawie istnieje, że najmniej 1000, stopień umiarkowany 1500, lekki 550. To jest na dzisiaj, za pół roku ma się już zmienić, ponieważ Wydział Polityki Społecznej z KFRON-em uzgodnił zmniejszenie dotacji dla stopnia lekkiego. Otóż osoby, które posiadają lekki stopień niepełnosprawności, przeżywają formę, nie znajdują nigdzie zatrudnienia. A wynika to z tego, że w Grudziądzu, to jest właściwie już tu wiele osób mówiło na ten temat, jest to zagłębie bezrobocia. Takiego bezrobocia, że ci ludzie nie mają szans. Skoro pełnosprawny nie może, to już niepełnosprawny w ogóle się nie liczy. Skoro nie ma zatrudnienia, zostają roboty publiczne, zostają roboty interwencyjne. No i tu znowu, owszem, roboty są. Po wielu licznych interwencjach mojego syna, któremu pomagam, od 2 lat walczy, Urząd Pracy wczoraj i przedwczoraj wstawił w internecie, ile w ubiegłym roku było pracy. 1207 robót publicznych. I kto je dostaje? No niestety znajomi lub inni, którzy po prostu pracują pół roku i dzień mają, dzień przerwy i znowu pracują. W ten sposób sobie wypracowują, wiem, że znaczna część sobie wypracowuje zasiłki lub po prostu nawet studiuje. I nie ma możliwości tego w ogóle skontrolowania. Nawet Najwyższa Izba Kontroli nie kontroluje. Nie wiem, co tu są za układy, że tak silne, że taka izba nie potrafi ani z Warszawy, ani z Bydgoszczy, tu Okręgowa Izba Kontroli, nie potrafi skontrolować. Czekają na później, po wyborach, może w styczniu, może w przyszłym roku. I co taki niepełnosprawny ma zrobić? Dostaje na przykład 190 zł z BOKR-u, bo taka jest kwota, plus powiedzmy dopłata do mieszkania w wysokości 100 zł. A więc jest to kwota poniżej minimalnej 351 zł na osobę. I musi wykupić leki. W granicach 100 zł, 120. Musi mieszkanie zapłacić, 40 dopłacić. Prąd, gaz. Z czego taki niepełnosprawny ma żyć? Nie ma na buty, nie ma tego, chodzi do władz. A władza w Grudziądzu już jest nadzwyczaj arogancją się taką wykazuje i dlatego właśnie kandyduje z listy Polskiej Partii Pracy, żeby to wreszcie zmienić. Również o tej arogancji władzy wiele słyszałam, będąc w niedzielę w Warszawie na konwencie. Tam młodzi ludzie, to jest coś nie do wyobrażenia sobie, że ten temat trzeba przełamać. Nie może tak dalej być, żeby nas nikt nie słyszał, czy w zakresie przedszkoli, czy w zakresie tej płacy, czy w zakresie spraw śmieciowych. Więc bardzo proszę o to, żebyście też rozmawiali ze znajomymi i liczę, żeby wszyscy, którzy nas znają, z którymi ja rozmawiam, z którymi Państwo będziecie rozmawiać, żeby popali Polską Partię Pracy. Czas na zmiany, na lepsze. Oni się kłócą, my idziemy w przyszłość, ale lepszą przyszłość, a nie taką, jak mi obiecano. Ja też jestem rozżalona, bo pracowałam w grudziąckich zakładach przemysłu gumowego Stomin i naprawdę nikt nie przejął się tym, że tak dobre zakłady gumowe, gdzie produkowano materace, łodzie, była duża, znaczna część produkcji wojskowej, gdzie był styropian, gdzie się podklejało buty, jeszcze do dziś mam, tam sobie mogę podkleić, żeby taki zakład padł, a bydgoski zakład się utrzymał. Uważam, że tu dużo zależało od władzy, a nasza władza w międzyczasie w Grudziądzu, teraz niedawno, w tym roku padła przecież Solidarność, Zakład Pracy Chronionej, Solidarność, padły inne zakłady, maszynownia, bodajże wszystko. Nawet prezydent się nie zainteresował i nie przyszedł tych ludzi odwiedzić. Zero wsparcia, tylko arogancja, nic nas nie interesuje. Zresztą prezydent nasz miasta w ubiegłym roku nie przyjmował. Kiedy syn chciał się zarejestrować w sprawie robót publicznych i my, to nam nawet na piśmie mówili. Gdy zbliżają się wybory, prezydent przyjmuje. Więc ja uważam, że on nie spełnia swoich zadań statutowych. On nie chce rozmawiać z mieszkańcami o problemach. Poza tym za mało nacisku kładzie prezydent też na rozwiązanie tych spraw bezrobocia. Budują się fabryki, to znaczy magazyn Rossmana się buduje,
buduje się fabryka łososi, gdzie chce, tu może panowie to nie słyszeli, którzy przyjechali, jest 1100 podań na 100 miejsc. No więc gdzie ten niepełnosprawny ma dostać pracę? Bez wsparcia władz, naprawdę, czy powiatowego urzędu pracy, on nie ma szansy. Ale muszę powiedzieć, że nie tylko nasze władze grudziąckie są tak negatywnie nastawione do spraw zatrudnienia niepełnosprawnych, gdzie gwarantują to dwie ustawy, gdzie mówi o tej pomocy artykuł 69 Konstytucji. Władze wojewódzkie również się nie dokładają, żeby pomóc. Sprawa już jest w Warszawie, ale Warszawa to wyjaśnia i wyjaśnia. Najbardziej zbulwersował mnie fakt, że Wydział Polityki Społecznej i pan podsekretarz, nie chcę wymienić nazwiska, opiera się na danych statystycznych, które mówią, że najwięcej dofinansowań otrzymuje właśnie lekki stopień niepełnosprawności i na to oni mają potwierdzenie. A ja się pytam w rzeczywistości, jak to wygląda? Nigdzie nie mogę uzyskać takich danych. Więc gdzie się taki niepełnosprawny ma zwrócić? Pełnomocnik nie pomaga, Wydział Polityki nie pomaga. Pani wojewoda, no nie wiem, chyba jeszcze liczy powodzie, nie zdążyła zająć żadnego stanowiska, że ona się nie odnosi do tych spraw, przekazuje dalej. Nikt się w tym województwie tymi ludźmi biednymi nie chce zająć, ani tymi bezrobotnymi, ani tymi niepełnosprawnymi. Więc pora to zmienić. Dlatego kandyduję z tej listy i chciałabym naprawdę, żeby ustawy, które się tworzą, żeby były właściwe i pomocne ludziom, a nie, że są utworzone. Zgłaszaliśmy te problemy do jednego posła, do pana Dzięcioła, zgłaszaliśmy drugie. Nic się nie zmieniło. Przychodzą odpowiedzi te same, które były. I tylko się obniża dofinansowanie i robi się różnicę. Ja uważam, że tak duża różnica dofinansowanie w stopniach znacznym, umiarkowanym lub lekkim, to jest dyskryminacja lekkiego stopnia. Zresztą pozbawiono możliwości studiów lekkiego stopnia. No skoro człowiek ma pracować, no to niechże ma prawo do laptopa, niechże prawo ma do internetu. Wykluczony jest ze społeczeństwa. Więc z czego żyć, jak żyć i czy kiedyś się coś zmieni. Dlatego liczę na to, że Polska Partia Pracy w ramach tych wszystkich naszych tu zadań również pomoże niepełnosprawnym i tym, którzy szukają pracy i proszą o pomoc, i tym, którzy leżą w domu, nie mogą chodzić i mają te minimalne środki w kwocie 400 zł do życia. Jak żyć zatem? Jak się leczyć? Jak przeprowadzać rehabilitację? Za co płacić na przewóz do rehabilitacji? Dziękuję. Pani Eleonora realizuje hasło Platformy. Bo pani Eleonora chodzi do ludzi, puka do drzwi i wyjaśnia, o co jej chodzi. Więc oni mówią, a pani Eleonora pracuje. Ktoś jeszcze chce zadać? Szanowni Państwo, ja tylko chcę dodać to, co pani powiedziała, że kiedy w 2001 roku rządy objęła Lewica, to wtedy obniżono właśnie te wszystkie dodatki, tak, jak do kombatantów, do studentów, a dzisiaj oni o tym zapomnieli, oni przywrócą, oni będą przywracać to, a wtedy w 2001 roku cięcia. Pamiętacie Państwo w 2002 roku podwyżka rent, emerytur o złoty 40, o złoty 10, gdzie większy był o 2 złote, o 3 złote, gdzie większy, więcej kosztował znaczek, jak i to robiła Lewica, która dzisiaj mówi pełną gębą, za przeproszeniem, że oni to wszystko przywrócą. Tak, to co zabrali, chcą dzisiaj przywrócić. A my mówimy, że my będziemy realizować to, co oni zrobili źle, ale my chcemy realizować to stopniowo, z umiarem, ale żeby z roku na rok naszemu obywatelowi, Polakowi, tak młodemu, jak i emerytowi, renciście, tak rolnikowi, jak i temu, co robi w przemyśle, czy policjantowi, czy nauczycielce, żyło się coraz lepiej, coraz bezpieczniej. I to nas różni. I proszę Państwa, to co powiedziała Pani, że poszła, że czy Pani, czy ludzie chodzą do posła Dzięciowa. Ja nie mam nic do tego człowieka. Tylko właśnie, to powiedziałem wcześniej. Oni walczą o celebrytów, a wiadomo czym był Dzięcioł. Z jakiej racji jest w Sejmie. Wiadomo czym był poseł Florek z Lewicy. Arłukowicz. Arłukowi to jeszcze nabieram, ale przykładowo poseł Florek. Proszę Państwa, 4 lata w Sejmie ze mną był w Komisji Ochrony Środowiska.
I raz nie zabrał głosu, nigdy nie miał czasu na nic. To są ludzie, którzy nie interesują się ani społeczeństwem, ani gospodarką, ani polityką. Oni idą i przez 4 lata biorą pieniądze i siedzą. I uczą się polityki. Nas polityki uczyć nie trzeba. My wiemy, co potrzeba rolnikowi, co potrzeba emerytowi, co potrzeba studentowi, co potrzeba ludziom pracy i tym, którzy już się napracowali, żeby mogli godnie żyć. Od 10 lat w Grudziądzu razem z Samoobroną walczymy o uspołecznienie gospodarki rynkowej. W naszym mieście, tylko w naszym mieście. Partia Samoobrona to była jedyna partią, która ma w tym programie uspołecznienie gospodarki rynkowej. Zgadza się, panie Piskrowski? Przeczytałem pana artykuł wspaniały w Myśli Polskiej i muszę powiedzieć, że mam wielką nadzieję, że pan to dzieło naszego przewodniczącego jednak pociągnie. W tej dziedzinie bardzo ważnej zmiany tego strasznego ustroju, tego globalizmu, który doprowadził do tego wszystkiego, do tego bałaganu. Musimy mocno podkreślać, że jednak przewodniczący to był jedyny odważny człowiek, bo niełatwo było w tych czasach i jeszcze teraz niełatwo powiedzieć, odrzucamy ten system neoliberalny. My chcemy społecznej gospodarki rynkowej. Mam nadzieję, że ja już do pana się zwróciłem z takim oświadczeniem z naszego forum społeczno-gospodarczego, które organizowaliśmy w Laskowicach i na Podhalu. Nie wiem, czy doszło ono. No więc w tym duchu chcemy razem z Samoobroną, no przynajmniej, żeby pokazać ją w Grudziądzu, no i później w Polsce, że jest taka partia, która ma w programie ten bardzo dobry punkt, to jest ratunek dla Polski. No i to, że pan Piskorski chce się tym zająć, bo z tej wypowiedzi pana wyczułem, że pan jest całym sercem z tym. Tak? Dziękuję. Nigdy nie zmieniałem poglądów i to, o czym powiedziałem na wstępie, czyli to, że dzisiaj jesteśmy z Polską Partią Pracy Sierpień 80, też jest konsekwencją tych poglądów. A co do tego, co pan powiedział, to tak naprawdę to można by było taki szeroki ruch realizacji konstytucji powołać. Zapisów naszej konstytucji. Bo społeczna gospodarka rynkowa, o której pan mówi, to zapis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku. Jest. Andrzej Leper tak naprawdę przez te wszystkie lata, ja pamiętam, jak siedzieliśmy wielokrotnie nad dokumentami programowymi, które wraz z zespołem ekspertów również pomagałem pisać, tylko i wyłącznie domagał się, to był oczywiście pierwszy krok w kierunku realizacji szerszego później programu, ale domagał się na początek realizacji gwarancji praw konstytucyjnych, tego co tam jest napisane i podpisane przez eks-prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Tylko i wyłącznie tego i aż tego, no, jak się później okazało, bo na co chcę zwrócić uwagę, to tej pana wypowiedzi bardzo ciekawej, zresztą dziękuję za na to, że Trybunał Konstytucyjny już kilka razy, jak samorządy głównie skarżyły, składały skargę konstytucyjną w związku z tym, że nie otrzymywały środków adekwatnych do zadań, na jakie na nic pozwalały. Prawda? Czy coraz więcej zadań na samorządy spływało przez te wszystkie lata, coraz więcej im przekazywano, zakres zadań własnych do tego, nie zleconych, tylko własnych, czyli tych, które miałyby one realizować z własnych środków, z własnego budżetu, ale nie szły za tym środki, czyli na przykład zwiększenie udziału w podatkach, prawda? W dochodach podatkowych. No i w momencie, kiedy te samorządy zwracały się, to już kilka takich przypadków było, do Trybunału Konstytucyjnego z właśnie pytaniem o to, czy artykuł Konstytucji gwarantujący samorządom adekwatne środki do zadań na nich spoczywających jest artykułem, który należy przestrzegać, czy też nie. Wiecie państwo, jaka była odpowiedź Salomonowa Trybunału Konstytucyjnego? Tak, ale bieżąca sytuacja budżetowa uniemożliwia realizację tego zapisu i zapis ma charakter deklaratywny.
Czyli państwo ma do tego dążyć, ale państwo nie jest do tego zobowiązane. W myśl orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To jest taka ciekawostka. I ja myślę, że wielu z nas byłoby niesamowicie szczęśliwymi ludźmi, jeśli byśmy doczekali momentu realizacji choćby tej konstytucji obowiązującej obecnie. Realizacji i gwarancji prawnej zapisanych. Ja już nie mówię, że bylibyśmy przeszczęśliwi, gdybyśmy kiedykolwiek, ale tak szczęśliwi nam się byśmy udali, kiedykolwiek doczekali momentu, kiedy te szczęśliwe twarze dzisiaj z billboardów obiecujące nam różne gruszki, morele i ananasy, rzeczywiście by nam te gruszki, morele i ananasy kiedykolwiek dostarczyli po wyborach, nie zapominając o tym, co dzisiaj głoszą. Głoszą, podkreślam, z billboardów najczęściej, bo tak najwygodniej, bo tak się nie wchodzi w dialog, bo tak nie trzeba odpowiadać na pytania. Ja mam takie trzy pytania, bo pierwsze pytanie chciałem powiedzieć tej pani panowie mówili. Chodzi mi konkretnie sprawa właśnie tego, tych debat, prawda, skoczony jestem i tak dalej. Dlaczego jednak powinien tutaj szef Polskiej Partii powinien tej partii wystąpić, że jednak właśnie jestem skończony, że cały czas cztery partie, dlatego pali kota, czy ja to kota tam biorą, a dlaczego nie biorą was? No bo to jest nie dlatego, że my jesteśmy tutaj, jeżeli to jest demokracja, jeżeli to, to byśmy ta sama, tak samo też, bo mi się podoba pana Zięcka wypowiedzi, bo akurat tam mam czasami przyjemność taką okazję, że oglądam, jestem skurzony, dlaczego na debatach tak po prostu odsuwają. Wiem tutaj, bym prosił, by byli tutaj tam jednak w tych sprawach Kuczyni, żeby to było, czy jeżeli możecie jakiś nacisk, i tu mi się wydaje, że media powinny być też bezstronne, bo jak ja widzę, nie ujrzałem z medium, może tak po tym, co są obecnie, ale jest jednak, media są widać rządowe, no weźcie raczej partyjne, bo jaka to sytuacja, dlaczego nie ma tej demokracji, że po prostu są do tego. Następna sprawa jest ta, jeżeli wy wejdziecie, stawiam tak, bo tak jak nie jestem wróżbitą, ale stawiam, że wejdą, na pewno wiecie to i z Polskiej Partii wejdzie, oby się udało jak najwięcej ludzi wspólnie i tak dalej, nie? Czy wyjdziecie? Zależy w jaki układ, bo nie wiadomo jakie tam jeszcze partie wejdą, na pewno te większe, mają te swoje elektorat i tak dalej, będą może też musieli w koalicję wejść. Czy w jakim koalicjantem w ogóle byście patrzyli, gdybyście doszli do jeśli wejdziecie do tego? Czy będziecie przeciwni, czy będziecie jako opozycja, czy jako koalicja? I to ostatnie pytanie, trzecie takie jest, sprawa tych wojsk. Bo wiecie, wy tu każdy mówicie dobrze, a dla mnie, jakie ogromne koszty my ponosimy, czy nam potrzeba, czy nam Ameryka czy nam płaci, że my dzisiaj w Afganistanie czy w innych państwach naszych żołnierzy dajemy, grosze dostają, tamte mają płacę i to z naszego budżetu. Nie mamy z tym interesu, że mieli interesy. Było obiecane, że mogli być drogi budowane w Iraku, w tym wszystkim. Mówię, to ruszcie państwo, bo to macie, mamy budżet większy, mamy dla tych ludzi dziennych, którzy się cieszę, że taka partia jest i że te partie się połączyli, że się po prostu i że idzie tym wspólnym, ale ten temat to jest też bardzo ważny. O, dziękuję. Jeśli można odnośnie mediów, bo ja też poznałem mechanizmy nimi rządzące. Oczywiście tam są wymiany ekip i teraz proszę nie mieć złudzeń, że tam rządzi ktoś inny niż Platforma z PSL. Jeszcze Stowarzyszenie Ordynacka, bo SLD dało się zastąpić Stowarzyszeniem Ordynacka, które jednak jest jakoś tam teraz z SLD trochę niby teoretycznie skłócone, ale związane. Więc oczywistym jest to, że jest taka nieformalna cenzura, że się zamyka media przed innymi graczami. I teraz jaka jest droga? Albo mieć rzeczywiście wpływ realny w tych mediach, albo tak jak pan Palikot, tutaj pan wspomniał o panu Palikocie. I pan Palikot, oprócz tego, że dokonuje striptease'u i ma sesję rozbieraną w jednym z tygodników ostatnio, na zdjęcia, tak, tego ręcznikiem przepasanym, to mówi, że dla niego 1% poparcia kosztuje 1 milion złotych i że on te pieniądze ma i że on sobie dojdzie do 10%, według niego on twierdzi, dzisiaj ma 5, bo wydał już 5 milionów, wyda kolejne 5 milionów i w sumie będzie 10% poparcia dla ruchu Palikota. To jak my tak podchodzimy do polityki, że możemy sobie kupić głosy wyborców, bo ci wyborcy to stado baranów, prawda? To tylko i wyłącznie świadczy o panu Palikocie, który być może takim biznesem przesiąkł, że on myśli, że kupić można wszystko. Że kupić można naprawdę każdego w naszym kraju człowieka, każdego wyborcę
I on jeszcze mówiąc o tym, że on jest lewica, dodatkowo, prawda, przekonuje, że no jednak mimo wszystko ważniejsza jest deregulacja rynku pracy, czyli jeszcze większa liczba umów śmieciowych niż walka o prawa pracownicze. Dla pana Palikota walka o lewicowość to jest, i znów to potwierdza w ostatnich swoich wypowiedziach, dlatego go się w mediach pokazuje, tłumaczę. Potwierdza to w ostatnich wypowiedziach, że dla niego jeden z najważniejszych punktów honoru tej lewicowości, fałszywie rozumiany, bo to nic nie ma wspólnego z lewicą, od razu mówię, jest to, żeby pary jednopłciowe mogły adoptować dzieci. To jest dla niego lewicowość. Więc on walczy o prawa tej grupy. Na pewno nie o prawa wykluczonych społecznie, o prawa pozbawionych pracy bezrobotnych, niepełnosprawnych i tych, którzy naprawdę w tym systemie cierpią. Tylko on nie jest niebezpieczny dla systemu, ja do tego zbliżam. On nie jest niebezpieczny, bo on nie mówi o tych niewygodnych faktach. On mówi o rzeczach tak naprawdę marginalnych, a sam jest kim? Jest częścią tego systemu. Tak jak powiedział, wyszedł z tego, wyszedł. Ale wyszedł tylko i wyłącznie formalnie, bo programu socjalnego, gospodarczego on w ogóle nie zmienił. On ma taki sam jak Platforma, albo nawet jeszcze bardziej liberalny ten program. Więc to jest właśnie to, kto ma dostęp do mediów. Gdybyśmy my dzisiaj, proszę Państwa, zaczęli mówić o tym, że bardzo nam się podoba system liberalny, że chcielibyśmy przyspieszyć prywatyzację, że chcielibyśmy więcej żołnierzy wysłać na kolejne operacje, teraz w Libii była, więc może do Libii byśmy chcieli pojechać, to też by nas w mediach zaczęło. To mówimy rzeczy, które są dla systemu bardzo niewygodne i stąd takie efekty. A tutaj tylko uzupełniając bardzo cenną uwagę o tym Afganistanie, o tym Iraku, tak jak już dyskutujemy luźniej, to chcę powiedzieć jedną rzecz. Na sam Afganistan niemal 3 miliardy złotych rocznie. To są wydatki naszego budżetu. Na sam Afganistan, podkreślam. Jakie są skutki? No bo możemy mówić, że nie pojechaliśmy robić interesu, tylko ze szlachetnymi pobudkami, walki z terrorem. Ja na marginesie Państwu powiem jedną rzecz. Ja się nie bałem i w kwietniu tego roku wsiadłem w samolot i poleciałem do Libii. Jak ta Libia była odsądzana od czci i wiary, zaczęły się bombardować. I co zobaczył? No, rozmawiałem z wieloma ekspertami tam miejscowymi, naukowcami, obserwatorami tego życia. Zobaczyłem to, że tak naprawdę to był do tej pory, pomimo dyktatury, jaka tam panowała, której nie pochwalam, w sensie ekonomicznym najbardziej stabilny kraj w Afryce. A jaki jest efekt teraz? Teraz tak sobie porównuję tą Libię z kwietnia i Libię z września 2011. Efekt jest taki, że jak zadzwoniłem tam, dodzwoniłem się po wielu próbach do jednego z moich kolegów pracującego na uniwersytecie tam w Libii, to powiedział mi, że po pierwsze uniwersytet już nie działa, nie ma żadnego uniwersytetu i prawdopodobnie nie będzie w tym roku akademickim. Po drugie powiedział mi, że szpitali już nie ma, bo zostały splądrowane. Po trzecie powiedział mi, że tam się pojawiła tak zwana Al-Kaida, czyli terroryści muzułmańscy, których tam wcześniej nie było, ani jednego. Taki sam przykład z Irakiem. Taki sam przykład z Irakiem. Irak, Afganistan, cała szczęście, że w tej Libii nie byliśmy, ale Irak i Afganistan obciąża nie tylko nasze portfele, ale też sumienia tych polityków, którzy wysyłali tam naszych żołnierzy. Do wszystkich Państwa szara strefa i pierwsze pytanie zasadnicze. Ile budżet Państwa traci z funkcjonowania szarej strefy? Prawo nie jest przestrzegane. Jeżeli pan poseł Mojżeszowicz, dobrze znany kolego, posiadający, prowadzący gospodarstwo rolne, zatrudniający ludzi, gdzie staje się wypadek śmiertelny, to na pewno panowie wiedzą, wchodzi inspekcja pracy i co robi? Nic, bo pierwsze immunitet i teraz proszę panów, inspekcja pracy. Mamy wiele przedsiębiorców, małych, większych, którzy zatrudniają inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Co taki inspektor może zrobić,
jeżeli pracodawca mu płaci. On jest zatrudniony u pracodawcy. Jak on może mu napisać zalecenia? To na drugi dzień nie pracuje. I tak jest Państwowa Inspekcja Pracy, tak jest z sanepidem. Te jednostki powinny być niezależne. I taka jest rola panów, żeby po prostu sejmie do tego doprowadzić. Bo inaczej ta szara strefa będzie się powiększać. Tyle mamy bezrobotnych, młodych ludzi wykształconych. Stworzyć jakąś, nie wiem jaka ta organizacja będzie się nazywać, do kontroli szarej strefy. Ale ten pracownik, który będzie przychodził kontrolować tego przedsiębiorcę, nie może być od niego uzależniony. On musi być niezależny. Jemu pieniądze ma płacić, nie wiem, czy budżet państwa, ale nie może być tak. Telefon od wojewody, uważaj, tam za dużo niekontroli. To też nic nie da. To też nic nie da. I tu, proszę panu, coś trzeba w tym temacie robić. Dziękuję. Ja mogę odpowiem. Wszystkie jednostki kontrolujące, począwszy od NIK-u, poprzez wszystkie inne dalsze działania, powinny być płacone przez Skarb Państwa, bo wtedy, gdyby był Skarb Państwa, ale niezależna komórka, kontrolowałby odpowiednio. Jeżeli to jest komórka Skarbu Państwa, ale podległa albo wojewodzie, albo powiatowi, no, albo rządowi, nawet rządowa, ale z namaszczenia rządu, to on nie będzie się wychylał, tylko będzie te wszystkie sprawy, dokąd się będzie udawać, to będzie krył. To będzie krył. Szara strefa jest nie tylko w Polsce, bo ona jest w każdym jednym państwie. Ale można skrócić chociaż. Ale w Polsce 20... jest bardzo duża. No. Bardzo duża. Dlatego też my w programie mówimy jednoznacznie. Nie do umów śmieciowych. Bo umowa śmieciowa to też szara strefa. To też szara strefa. My chcemy, aby pracownik, to co mówiłem wcześniej, pracownik był z jednej strony szanowany i miał płacone za swoją pracę, za ciężką swoją pracę. A nie idzie ekspedientka, kasjerka do marketu, tam pracuje 4, 8 godzin, czy nawet 12. A za 8 ma płacący. Za przeproszeniem, pampersie nieraz, bo nie wolno jej wyjść, bo ma kasę, bo musi się rozliczyć i zarabia 1/3 wypłaty. No my tego nie tolerujemy. I ktoś tu powiedział o super, hipermarketach w Grudziądzu. Proszę Państwa, tak. Tylko jeżeli my to odwrócimy inaczej. Te markety się rozwijają, bo mają nabywcę. Jeżeli nie byłoby nabywcy, to ten market nie ma co stać tu. Ale jest nabywca, bo co? Bo jest taniej. Czy jedno jest taniej, drugie jest drożej. Ja Państwu powiem. Marketing handlowców. Ja Państwu powiem. Sytuacja jest taka, że to, co produkują w marketach, ja nie chcę być podejrzany o jakieś tam złe działania, tylko mówię, to, co produkują w marketach, to nieraz nie jest to do konsumpcji. Ale jest tam też osoba, która nad tym dietę trzyma i dosypują różnych chemii, aby ten spożywczy towar mógł być do spożycia. To, co mówił Andrzej Leper kiedyś, że kurczaka można 7 razy umyć, zoctować, pryskać i potem konsumować. Taka jest prawda i my musimy o to walczyć. Ja mówię wprost. Jestem za tym, aby był handel jeden, który jednoznaczny, gdzie konsument idzie i wie, że kupuje zdrową żywność. I płaci taką cenę, a dzisiaj pośrednik między marketem, między handlowcem, a rolnikiem, czyli producentem, to proszę Państwa, jeżeli dzisiaj worek ziemniaków, najprostsza sprawa, kosztuje u rolnika 3 zł, czy 3,50 worek 15-kilowy,
czyli to jest 22-23 grosze za kilogram ziemniaka, on przechodzi przez tak zwanego ajenta, który kupuje od rolnika za tą cenę, stawia do swojej hurtowni, ze swojej hurtowni wprowadza go do marketu, tam ma zapłacony tak zwaną półkę, za którą płaci, ale konsument za tego ziemniaka płaci 60, 80 groszy, 90, czyli trzykrotnie tyle, co rolnik, za co rolnik musi wyprodukować. To są te sprawy. My jednoznacznie mówimy nie do takiego handlu. Panie pośle, jeżeli można, jeszcze wejdę w słowo. Dalej, nawet jeżeli taka komisja, czy inspekcja pracy, czy sanepidu przyjdzie do jakiegoś biznesmena, bo tam dzisiaj to jest takie popularne słowo. Na kursy żadne. Te kursy to wie pan, ja patrzę na to przez... Nabijanie kasy niektórym. Bo kursy prowadzą ludzie, ludzie, którzy tylko te kursy rozpoczynają, kończą i biorą. Nie wtedy, jak bezrobotny dostaje 15 tysięcy na to, żeby zakład pracy powołał coś z tych rzeczy, ale oni biorą po 400 tysięcy, po 600 tysięcy, bo ma grupę 50 osób. Przychodzą w porządku, jak to jest kontrolowane, powiedzmy, tak to pan wcześniej powiedział, kontrola. I to są tematy, które do nas są nie do przyjęcia. Ja uważam, że takie instytucje jak Urząd Pracy powinny zniknąć. Powinni się zajmować profesjonaliści, którzy będą tworzyć miejsca pracy, a nie miejsce pracy tworzy urzędnik, który jest w Urzędzie Pracy. Gdzie tworzy? A to prawie nigdzie. I te pieniądze się rozchodzą. Także to jest nie. Takie instytucje, proszę państwa, nie powiat, on kurs organizuje, który jest na budżecie, na 96% na budżecie państwa, powinien zniknąć. Powinien zniknąć. My za takimi rozwiązaniami jesteśmy. Nie musi być instytucji, które nie przynoszą dochodów. Dochodów. Same nie budżetują. To są tematy przyszłościowe i jeżeli dzisiaj Ameryka zastosowała i stosuje już, a na pewno zastosuje podatek dla najbogatszych, a oni nawet już teraz nie mówią nie. Nie mówią nie, proszę państwa. Oni wiedzą, co ich czeka. A to ja wiem. Oni wiedzą, co ich czeka. Bo jak ja jestem bogaty, a ja mnie czeka jakaś bombka, że lada chwila wpadnie, no to ja już mówię, ja dam ten milion rzędy. Jeżeli będzie bezrobocie większe, to wiedzą, no, że nic tak Polaka, nic tak Niemca, Amerykana nie zmusi do drastycznych spraw, jak bieda. Jak bieda płaczących dzieci. I oni wiedzą, co czeka w przyszłości ten świat. Oczywiście. Ten świat. I dzisiaj mówią, dobra, my się chcemy podzielić. My się podzielimy tym. Bo mu zabiorą jedno. Bo ja chcę żyć. Bo mu wszystko zabiorą. Tak, tak, o to chodzi. I proszę państwa, takie tematy muszą być wdrażane. Takie tematy my chcemy mówić. Takie tematy my chcemy przedkładać. Że my się nie boimy o tym mówić. Bo my nic nie mówimy, co nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Jeżeli chodzi o media, proszę państwa, ja uważam, że przed nami, ja nie wiem, czy nie będę podpowiadał przewodniczącemu Ziętkowi, nie wiem, czy nie musimy sięgnąć po radykalny, bardzo radykalny sposób wywarcia na siebie, żeby nas zauważono, czy nie zablokujemy telewizję, czy nie pójdziemy pod telewizję i powiemy, albo z nami rozmawiacie, albo, bo my chcemy mówić do Polaków to, co jest prawdą. I nie kłamcie ludzi. To jest pewne rozwiązanie. Bo inaczej się nie przetrzemy przez te machiny. Tylko my sami taka nic jest, nie taka jest sytuacja. My musimy naprawdę sięgać po drastyczne sprawy, żeby nas zauważono. Andrzej Leper i Samoobrona od lat 90., potem 2000, przed 2000 robiła to, żeby była zauważana.
społeczeństwo zauważyło. I co? Od 2004 roku zaczęto niszczyć Andrzeja Lepera jako osobę. Nie samoobronę, ale Andrzeja Lepera jako osobę. Ja nie wierzę w to, co się stało z Andrzejem Leperem, ale to nękanie, to te sądy, to wynajdywanie różnych afer, wszystkiego, co by na niego nie spadło, powodowało, doprowadziło go może do tego drastycznego kroku. Dlatego też my nie chciejmy i musimy to zauważyć, że musimy być wszyscy razem, nawet w ciężkiej sytuacji, ale razem i możemy tą barierę, która jest przed nami, tą machinę, która działa w sposób ukartowany, w sposób realizowany krok po kroku, zniszczyć. Dzisiaj, wczoraj Kaczyński śmiał się, jakby musiał nazywać się autobus, którym by on jeździł. Kaczo autobus, kaczy dziób, jeszcze co innego. No śmieje się jawnie ze społeczeństwa. Śmieją się jawnie ze społeczeństwa. Wygodnie siedzą przy laptopach, przy wszystkie łącza mają. No a przecież Tusk to nie tylko premier Polski, ale dzisiaj prezydent Unii Europejskiej. I ma czas zająć się kampanią wyborczą, ma czas 3 tygodnie. Być w kampanii, nie realizować nawet tutaj spraw Unii Europejskiej. To już jest szok. Szok. Ale widzicie, czy media o tym mówią? Zapomnieli, że on jest, że my jest, mamy prezydencję Unii Europejskiej. Media zapomniały. Oni mówią, w porządku, panowie, jest demokracja, 4 partie, które są w Sejmie, one mają możliwość dyskusji ze sobą. A my mówimy wprost. Premierze Tusk, Kaczyński, Napieralski, Palikot, Kowal, Pawlak, chodźcie do debaty, siadajcie. Ale mówmy nie wyszukane jakieś słowa i słówka, tylko mówmy, co Polka, Polak ma włożyć do garka za przeproszeniem. I czy ją stać dzisiaj, wziąć kotleta schabowego, ubić i dać dziecku, czy nie stać? Czy wysłać tego dziecka, to dziecko głodne do szkoły? O tym mówię. Jakie na to są pieniądze? Ale o tym niewygodnie mówi. No bo programy co? Unijne. To mówi, że 30% żyje ludzi w ubóstwie i biedzie. Tego nie chcą słyszeć. Dlatego ja mówię, że jeżeli to się nie będzie inaczej, to tutaj jak siedzimy, musimy wezwać do radykalnych spraw naszego lidera Polskiej Partii Pracy. My powiem, że od piątku zapewne tworzymy z powrotem samoobronę. Samoobronę nie wyszukane nazwy, ale samoobronę tą, którą była przed laty, która była pierwsza i będziemy dążyć do tego, żeby ta samoobrona realizowała te postulaty, te sprawy, które nie zdążył zrealizować wspólnie z nami Andrzej Leper. Dlatego też razem, jak będzie trzeba, pojedziemy do Warszawy, pojedziemy przed telewizję i spytamy ich się, czy chcą z nami rozmawiać, czy nie. A nie, to tak jak górnicy. My możemy wziąć ziemniaki, ale jak będzie szyba słaba, to też się uda. Dziękuję. Będziemy razem i będą z nami rozmawiać. Dziękuję Państwu. Tu jeszcze koleżanki, chcesz? Proszę. Ja może tak zupełnie z innej beczki, że tak powiem, zacznę. Ja 20 lat jestem w Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. Prowadzę tą całą partię przez te wszystkie lata. I muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie usłyszałam dobrego słowa od naszych szefów tam w Warszawie. Ciągle nam obiecują tak, no teraz będziemy startować z PO, teraz będziemy startować z SLD, teraz będziemy startować z tym, czy Związku Emerytów Pana Mamińskiego? Tak. Więc, ale już aktualnie dzisiejsze, dlatego tutaj obecnie jestem. Mówi tak, będziemy startowali sami, nie? Sami, bo nie mamy pieniędzy. No to będziemy startować z SLD. Ja mówię, no to dobrze, to startujemy z SLD.
A więc poszłam do naszego tutaj pana przewodniczącego. Pytam się, jak to wygląda to startowanie wspólne naszej partii na terenie Grudziądza. Ja nic nie wiem, ja nikt nie mówił o tym, że wy startujecie z nami. My już mamy listy, my mamy już wszystko i tak dalej. No to jak już tak wygląda ta sytuacja, no to trudno. Dzwonię do przewodniczącego. Mówi tak, pan Mamiński oczywiście, mówi tak. No mieliśmy startować z SLD. Może w Warszawie to nam dadzą ze dwa miejsca, ale więcej to już nie dostaniecie nigdzie, żadnego miejsca. A więc jeśli nie dostaniemy, no to bardzo miła tutaj była partia, Polska Partia Pracy. Tu pan przewodniczący z województwa, pan Grzesiu i pan tutaj Zbyszek. No więc zwróciłam się z prośbą, bo kilka osób po prostu chciało startować. A więc zwróciłam się tutaj do państwa, czy by przyjęli nas na listę. No mówię, że tak, no to dobrze, to ile osób tam, dużo nie braliśmy, bo wiadomo sprawa, że nie wolno brać tak dużo takich innych. Każdy ma swoją listę i każdy są swoich tam wybiera. No i te kilka osób oczywiście, między innymi tu nasza ta koleżanka jest też tu przy stole. No i jeszcze gdzie indziej też. Ale jak to wychodzi? I mnie, nie teraz, jak wychodzi tłumaczenie, to powiem, kto ci kazał? Ja powiem, sobie kazałam. Sama sobie kazałam, bo jak mówiliście, że nigdzie nie, z nikim nie idziemy, no to jest bardzo źle. My jesteśmy biedni emeryci, a w związku z tym, że te same zarobienie, 160 zł dla emeryta, to też jest dużo. A więc poprosiliśmy i o komisję obwodową wyborczą, też dostaliśmy kilkanaście miejsc, czyli to dla nas jest też bardzo dużo. No i tak wyjdzie, ale nasz przewodniczący Wojewódzkiej Rady, bo ja jestem zastępcą, ale z Wojewódzkiej Rady się do mnie nie odzywa. Mówi, co jak oni nic nie mówią, to po co ty się tam odzywasz? No tutaj jest kolega, nie? Kolega pana Obielecki. Pan Leszek Obielecki to taki kolega, nie? Więc ja mówię tak, ja zobaczę, jak też pan zacznie działać, nie? Ale o tak zaczął działać, że kompletnie się nie odzywa, mówi, jak pan Mamiński nie chce, to co wy się pchacie? Po co wam to potrzebne? A wysadzimy ja do mówię, fotela. Nikt o emerytów nie dba. Jest nas 10 milionów. A więc żadna partia za nami się nie stawia i nic nam nie daje. Robimy różne pikety, to oprócz, jest... Oprócz partii pracy... To tylko partia pracy nam pomagała przy każdej właśnie pikecie w Bydgoszczy, czy w ogóle województwach innych, nie? Czyli to jedynie mam sentyment, jeśli chodzi o partię, Polską Partię Pracy. I te 10 milionów nie zagłosuje na Polską Partię Pracy? Nie zagłosujemy, nie zagłosuje tyle, ale na terenie Grudziądza powiem, mamy dość dużo i wszyscy będą właśnie głosowali na Polską Partię Pracy. Jak również prowadzę jeszcze oprócz tego stowarzyszenie, które mam ponad 300 osób. Tylko właśnie czekam na jakieś ulotki. Nie widzę tego, bo chciałam te ulotki wręczyć teraz, bo mam 23 właśnie wydawanie paczek, a w związku z tym każdy dostanie jakąś ulotkę, tak żeby wiedział, o co chodzi. Do 5 jeszcze raz paczki powtórzyć i wtedy ulotki. Tak, tak. No będziemy starać się, ale bardzo ja się zgłosiłam, żeby tak częściej wyjeżdżać gdzieś w teren. Teren wyjechać, bo sam tu ludziom to jest bardzo słaby. Mało znana jest ta partia tutaj, bo nie ma lokalu, nie ma pieniędzy, to wiadomo sprawa. Tak jak u nas, że tak powiem, w tej Krajowej Partii Emerytów Rencistów. Czyli tak króciutko to chciałam powiedzieć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Mamy następnego koalicjanta, więc także jesteśmy coraz silniejsi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja bym może... Panowie, jedna rzecz. Dlaczego temu wspaniałemu referowi nikt nie pomógł? Jeżeli ja z panem współpracy i widzę, że pan to nie jest, to ja zwrócę na to uwagę, że tam nie było jego przyjaciół, ludzi, to ja nie raz mi się w nocy się. Coś to jest dla mnie, nie dla prostego człowieka, niezrozumiałe, żeby mieć gro wspaniałych ludzi, którzy krok przy nim chodzili i dopuścić do takiej tragedii, to jest dla mnie, jako dla prostego człowieka, niezrozumiałe.
co wyście tam robili, kurka, czy ktoś zaniechał czegoś, i co tam. Jeżeli pan, jako nawet ja widzę od kilku dni i mówię, Leszek, kurda, w lekarzach, albo ja ci pomocy udzielę, że tego z młodych ludzi, jak tu pan Piskorski, wykształcony człowiek i inni w gronie tego Lepera, że gdyście okiem nie spuścili na to, to prostym człowiekiem jestem, ale do dziś nie chcemy wejść do głowy. Ja panu powiem tylko w ten sposób, że ja nie rozumiem i nie dopuszczam też do siebie myśli, że to, co się wydarzyło 5, stało się bez udziału takiego czy innego osób trzecich. Bo ja dzień wcześniej z Andrzejem rozmawiałem.